Republika Południowej Afryki zasłynęła z opracowania minoodpornych samochodów typu MRAP, ale ma też w zanadrzu inne bojowe środki transportu. Zapraszam do oglądania. Kaspir, jeden z pierwszych masowo wprowadzonych do służby transporterów typu MRAP, bazuje na zmodyfikowanym i wzmocnionym podwoziu ciężarówki Bedford. Elementy układu napędowego i zawieszenia przejęto z Mercedesa. 10 pasażerów siedzi na skierowanych na zewnątrz kanapach, a ściany wyposażone są w osłony wizyjne i otwory strzelnicze. Specjalnie umieszczone płyty pod kadłubem skonstruowano tak, by zmniejszyć skutki wybuchu min. Jako pojazd używany przez policję podczas zamieszek, Kaspir stał się jednym z symboli apartheidu, ale Kaspir sprawdził się też w wielu misjach pokojowych. Używa go szereg państw Afryki, Peru czy Indonezja. Olifant. Jedyny czołg Czarnej Afryki powstał na bazie Centuriona. Posiadał ulepszone zawieszenie, napęd wieży i termowizję. Zwiększono zbiorniki paliwa i wstawiono nowy silnik, kopułę dowódcy, optykę i główne uzbrojenie w postaci armaty L7 kaliber 105 mm. Takie pojazdy walczyły w Angolii naprzeciw czołgom T-55 i T-34. Doświadczenia poniesione w boju posłużyły do wprowadzenia wersji rozwojowych, jak Mark 1B z zawieszeniem z drążkami skrętnymi i wzmocnionym opancerzeniem kadłuba. W 2005 zamówiono jeszcze nowocześniejsze Olifanty Mark II z izraelskimi silnikami i skomputeryzowanym systemem kierowania ognia, umożliwiającym strzelanie w ruchu i w każdych warunkach. Wykonano od 200 do 300 Olifantów. Rattle. Bojowy wóz piechoty o podwoziu sześciokołowym. W głównym wariancie uzbrojeniem jest armata GT2 kaliber 90 mm. Kadłub pod spodem został specjalnie wyprofilowany w celu minimalizacji uszkodzeń po minach. Jest on spawany i zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami pocisków. Trzy przednie i boczne szyby podczas walk można zasłonić opancerzonymi żaluzjami, a obserwacji dokonuje się przez peryskop. Rattle wyeksportowano do Gany, Rwandy, Maroka i Jordanii. Husky VMMD. Pojazd inżynieryjny, którego zadaniem jest wykrywanie i usuwanie min. Jest w stanie oczyszczać szeroką na 3 metry ścieżkę z prędkością 50 km na godzinę. Niezbędnym do tego wyposażeniem pojazdu jest na przykład belka znakująca, georadar, przyczepa do detonacji ładunków. Pojazd tak zaprojektowano, aby wytrzymał eksplozję 8-kilogramowych ładunków i mógł kontynuować pracę 2 godziny po wybuchu. Gecko 8x8. Kołowe pojazdy terenowe użytkowane przez spadochroniarzy i siły specjalne RPA. Gecko bazuje na kanadyjskim Argo Centaur, który został zaadoptowany na użytek wojskowy. Modyfikacje obejmują górną konstrukcję, przestrzeń bagażową, elektrykę i uchwyty na broń. Wzmocniono też dolną konstrukcję w celu umożliwienia transportu lotniczego. Dla Gecko dedykowano specjalistyczne przyczepy do przewozu drobnicy, broni ciężkiej czy sprzętu dowodzenia. RG-12 Maverick. Wielozadaniowy samochód opancerzony, dedykowany służbom porządkowym. Spawany stalowy kadłub zawiera skorupową konstrukcję i zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową. Wóz posiada kuloodporne szyby chronione siatką. Jazdę pojazdem napędzanym 6-litrowym silnikiem Mercedesa ułatwiają systemy ABS i pompowania kół. To jeden z nielicznych afrykańskich pojazdów w Europie. Jest on na służbie u włoskich karabinierii oraz służb policyjnych RPA, Malawi, Mozambiku, Konga, Kolumbii i Dubaju. Samil 20. Używany także w wojsku samochód ciężarowy, będący ulepszoną konstrukcją Magiru z Deutza. Jazdę w terenie umożliwia napęd na 4 koła razem z blokadami mechanizmu różnicowego na obu osiach i skrzyni rozdzielczej. Skrzynia ładunkowa pomieści do 3 ton ładunku. Kabinę wyposażono w płócienny dach i zdejmowane szyby. Zdejmowane są też siedzenia umieszczone na środkowej linii skrzyni ładunkowej. Pomieszczą one 10 desantowców. Bombę 6. Sześciokołowy pojazd bojowy występujący głównie jako transporter opancerzony. Oczywiście jest on minoodporny i potrafi przetrwać trafienie pociskiem. Minoodporność zapewniono pomimo braku zastosowania konwencjonalnego podwozia w kształcie litery V, a sam pojazd zyskał dodatkowo niską sylwetkę. Pojazd ma wszechstronną platformę, którą można modyfikować w zależności od wymagań. Eksploatację ułatwia zastosowanie komponentów z pojazdów komercyjnych. Bombę jest produkowany na licencji w Kazachstanie.
GV6 Renoster. Samobieżna haubica na podwoziu kołowym, używana jeszcze w czasie apartheidu. Uzbrojeniem jest działo kaliber 155 mm, działające w zakresie od 75 do minus 5 stopni. Magazyn jest w stanie pomieścić do 47 pocisków. Dedykowana amunicja to odłamkowo burząca, fragmentacyjna, zapalająca, lekka i dymna. Wszystkie są zgodne ze standardami NATO. Szybkostrzelność do 8 pocisków na minutę zapewnia półautomatyczny system ładowania. Bronią defensywną haubicy są wyrzutnie granatów dymnych i KM-12 7 mm. Zasięg afrykańskiej artylerii określa się na 24 mile. Marauder. Kolejny MRAP, podobnie jak bombę, jest dziełem Paramount Group. Spełnia normy trzeciego poziomu według Stanach 4569. To auto transportowe służące do przewozu do 6 ton ładunku lub 10-osobowej załogi. Wnętrze można zaadoptować do przenoszenia moździerza i systemów dowodzenia. Silnik od Cummins'a rozpędza maszynę do 120 na godzinę, a zasięg to 700 km. Marauder wystąpił w programie Top Gear, gdzie bez problemu rozbił ceglany mur. Samochody te służą w Kongo, Azerbejdżanie, Jordanii, Malawii, Nigerii i Czeczenii. Matador. Przeciwminowy transporter od Paramount Group w klasie 15-tonowej. Ochronę przeciwpancerną zapewnia dwupowłokowy skoropowy kadłub według trzeciego poziomu normy Stanag. Jest to pojazd do transportu lub ewakuacji żołnierzy lub wyposażenia, ale można w nim umieścić uzbrojenie lub systemy dowodzenia. V podwozie zapewnia już wyższą ochronę czteropoziomową według Stanag 4569. Matador wytrzyma wybuch podwójnej miny przeciwpancernej pod dowolnym miejscem kadłuba, a pod kołami nawet potrójnej miny. Pojazd jest używany w Gabonie i Azerbejdżanie. Rujkat. Kołowy niszczyciel czołgów zaprojektowany do działań na rozległych, suchych równinach, uczestnicząc w długich i samodzielnych rajdach. Dlatego zasięg wynosi niemal 1000 km, a wyposażenie wewnętrzne obejmują zapasy prowiantu. Uzbrojeniem jest armata 76 mm, przejęta z marynarki wojennej. Wysoka prędkość wylotowa pocisków, to jest 1600 m na sekundę, wystarczy na przebicie pancerza czołgu T-55 ze znacznej odległości. Jednak sam Rujkat mógłby nie przetrwać rewanżu ze strony sowieckiego czołgu, jeśli opancerzenie kadłuba wytrzyma trafienia pociskami kalibru do 23 mm. Za to afrykański niszczyciel ma mocne podwozie i potrafi się poruszać po utracie jednego koła z każdej strony po wybuchu miny. RG-32. Lekki MRAP zdolny wytrzymać nie tylko wypuchy min, ale też ostrzał z broni małokalibrowej, granatów i pocisków zapalających. Kabina składa się ze spawanej stalowej skorupy. Bezpośrednio do niej przykręcono ramy pomocnicze do montażu podzespołów. RG-32 można wyposażyć w zamykaną tylną zabudowę z moskitierą, przeszkloną skrzynię ładunkową lub specjalną adaptację na potrzeby klienta. Samochody te są używane przez południowoafrykańskie firmy ochroniarskie, prywatne firmy wojskowe, oddziały pokojowe ONZ i służby mundurowe Skandynawii i Irlandii. Badger. Rosomak po afrykańsku. Firma Denel, podobnie jak Polska, zakupiła licencję na pojazd Patria AMV. Afrykanie wprowadzili do pierwowzoru szereg modyfikacji mających dostosować pojazd do lokalnych warunków. Skupiono się na ochronie przeciwminowej i integracji z krajową wieżą AMIC, którą wyposaża się w takie uzbrojenie jak działo kaliber 30 mm, moździerz 60 mm i przeciwpancerne pociski kierowane Ingwe. W przeciwieństwie do pierwowzoru zrezygnowano ze zdolności amfibijnych. Badgery mają zastąpić wozy bojowe Rattel. Elant. Samochód pancerny powstały na licencji Panharda AML60. Pierwsze egzemplarze powstawały przy współudziale komponentów francuskich. Elant w miarę rozwoju był unowocześniany względem oryginału. Wersja Mark II miała ulepszony układ kierowniczy i hamulce. W Mark III zainstalowano nowy układ paliwowy. Prace rozwojowe następnych wersji były już bardziej złożone. W Mark V wprowadzono silnik Chevroleta, umieszczony na szynach, co ułatwiało wymianę napędu w terenie. Mark VII posiadał wydłużoną sekcję przednią, co powiększyło komfort kierowcy. Wprowadzono też szereg nowoczesnych elementów, jak na przykład kopuła dowódcza zapożyczona z Rattela. Po upadku apartheidu i wprowadzeniu Ratteli, Elandy sprzedawano po całym kontynencie, na przykład do Sahary Zachodniej, Ugandy czy Burkina Faso. Zapraszam, by oglądać moje pozostałe filmy o technice wojskowej i lotniczej.